W Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu rozstrzygnięto 11. edycję powiatowego konkursu interdyscyplinarnego, którego temat przewodni w tym roku brzmiał Moja rodzina – losy mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego. Organizatorami konkursu są Biblioteka Pedagogiczna oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri. Konkurs skierowano do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu tarnobrzeskiego. Prace na konkurs można było składać w trzech kategoriach – prace literackie, prace plastyczne i prace multimedialne. Łącznie napłynęło ich 36. Chcieliśmy zachęcić uczestników do pogrzebania w rodzinnych archiwach, do porozmawiania właśnie ze starszym pokoleniem i dowiedzenia się czegoś na temat swoich przodków. No i jak zwykle młodzież nas nie zawiodła. Rzeczywiście wyciągnęli bardzo ciekawe informacje. Okazuje się, że niektórzy do Tarnobrzega przybyli jeszcze z rosyjskiego zaboru, inni z zaboru pruskiego. Także niektórzy są tu jeszcze przedwojenni Tarnobrzeżanie. Mówią, że to byli rzemieślnicy, więc to były znane osoby w Tarnobrzegu. Są też tacy, co napłynęli oczywiście po wojnie. Zazwyczaj to kopalnia siarki ściągała do pracy, ale ściągała też, okazuje się, sportowców. Pośród tych przodków są i koszykarze, i piłkarze. Są ludzie z pasją, jest poseł na Sejm na przykład, są oczywiście lekarze, nauczyciele, także cały przekrój ludzi. W konkursie literackim udział wziął m.in. 11-letni Szymon Woźniak. Pomyślałam, że skoro moja rodzina ma już takie dosyć bogatą historię, no to pomyślałam, czemu by nie spróbować. Co to znaczy bogatą historię? Mój dziadek przyjechał do Tarnobrzega wiele lat temu, zaczął budować dom. Mój drugi dziadek był koszykarzem. Rozumiem, że pisząc te prace sam dowiedziałeś się wielu ciekawych rzeczy o swojej rodzinie, o których wcześniej nie miałeś pojęcia. Tak. Dzwoniłem do dziadków, odwiedzałam ich, spisywałam wszystko na karteczkach, potem trzeba było przepisać wszystko na komputer i z komputera wydrukowałam już swoją całą pracę. Swoją pracę na konkurs plastyczny zgłosiła m.in. Ania Szpyt ze Szkoły Podstawowej w Jatachach. Narysowałam moją rodzinę, jak jesteśmy na komunii. Bo w tamtym roku miałam swoją pierwszą komunię świętą, więc pomyślałam, że narysuję to. Czyli obrazek z życia wzięty, można powiedzieć. Tak. I na obrazku jest twoja rodzina, czyli kto, jakbyś wymieniła? Moja mama, mój tata, moja babcia i moja siostra i ja. A czym jest dla ciebie twoja rodzina? Moja rodzina jest dla mnie skarbem. Jury konkursowe przyznało wszystkim uczestnikom równorzędne nagrody i wyróżnienia. Pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe wręczali dzieciom wicestarosta powiatu tarnobrzeskiego Jacek Rożek i wicedyrektor do spraw Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu Anna Żarów. Tradycyjnie wydano też pamiątkowy pokonkursowy biuletyn, w którym znajdują się prace uczestników i płyta z pracami multimedialnymi. Konkurs zrealizowano ze środków powiatu tarnobrzeskiego.